Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Martin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie, ale będzie dotyczyło czegoś troszeczkę nietypowego. Jak pamiętacie, jakiś czas temu było na moim kanale rozpakowanie, a później recenzja podróbek słuchawek Beats by Dr. Dre Studio. Mowa tutaj o słuchawkach firmy Esperanza. Słuchawki te wzbudziły wiele kontrowersji, przy okazji mieliście wiele pytań. Opinie były i pozytywne, i negatywne na temat tych słuchawek. Natomiast generalnie film wzbudził sporą oglądalność, dlatego udało mi się wyszukać dla Was kolejną ciekawą podróbkę. Tym razem podrobione zostały znane i lubiane słuchawki amerykańskiej firmy Skullcandy. Mowa tutaj o modelu Low Rider, czyli słuchawkach do kupienia za jakieś 130 do 200 zł, w zależności od wersji od sklepu. Natomiast za swoją alternatywną budżetową wersję zabrała się firma Vacos. Jest to właśnie ten model. Za takie słuchawki trzeba zapłacić aż 30 zł. Za chwilkę je sobie rozpakujemy i zobaczymy pierwsze wrażenia, jak one są wykonane, jak to w ogóle wygląda. A za jakiś czas posłuchacie mojej opinii na temat jakości dźwięku z tych słuchawek i ogólnie wrażeń z użytkowania ich. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, bierzemy się za rozpakowanie. Jak widzicie, opakowanie bardzo proste, takie jednorazowego użytku, które zniszczymy już rozpakowując. Widać same słuchawki, no, widać elementy udające aluminium, bardzo słabo udające aluminium. Widać, że jest to tandetny plastik polakierowany. No, sama konstrukcja przypomina lowridery, natomiast założę się, że jak to rozpakuję, no to wrażenie nie będzie zbyt dobre. Z przodu mamy jakieś cechy, ale w sumie czy to ważne? Generalnie sklonowano je w taki sposób, że składają się tak samo jak lowridery. Mają też kontrolę głośności na kablu. No i co mamy z tyłu? Słuchawki stereofoniczne, precyzyjna jakość dźwięku, cokolwiek producent miał na myśli w tym momencie. Zaprojektowane z myślą o ergonomii, to fakt, ale akurat przez firmę Skullcandy, a nie przez Vacosa. Ale mniejsza z tym. Nadaje się do długotrwałego użytkowania. Zależy też, co producent ma na myśli, czy jest to tydzień, miesiąc, czy pół roku. No cóż, podchodzę do tego wszystkiego sceptycznie. Pamiętacie, jak było przy tych podróbkach Beatsów? Naprawdę wykonanie masakra, słuchawki można połamać w palcach. Generalnie nie grały aż tak tragicznie, jak przypuszczałem, no ale nie było też dobrze. Natomiast pamiętajmy, że cena tamte 20 parę złotych, te 30, więc też jest to jakaś alternatywa zawsze. Tak więc dobrze, patrzymy tutaj jeszcze dalej. Parametry. Pasmo przenoszenia zupełny standard, 20 Hz, 20 kHz, impedancja 32 ohmy, czułość jakieś 110 dB. Oczywiście same statystyki tutaj z tyłu niewiele nam mówią. Niklowany wtyk mini jack i długość kabla jakieś 180 cm plus minus 50 mm, czyli generalnie tak na oko mierzony prawdopodobnie. Dobra, wygodne gąbki, regulacja rozpiętości tych słuchawek, składanie i super bas. Oczywiście wszelkie tanie słuchawki generalnie szczycą się mocnym basem, ponieważ tylko bas w tych słuchawkach na ogół istnieje. Jest on bardzo przekoloryzowany, tony średnie są na ogół słabiutkie, a wysokie praktycznie nie istnieją. Jak będzie w tym przypadku, zobaczymy. Na razie mamy przerobione opakowanie, teraz je sobie wyjmiemy. Ok, udało się rozpakować, raczej zniszczyć opakowanie, bo drugi raz jego nie użyjemy. I moi drodzy, oto już te słuchawki. O, muszę walić, żeby się połamać przed użyciem, ponieważ jestem ciekaw naprawdę, jak grają. Niestety robią wrażenie dość kruchych. I oto one, ale już przy okazji wychodzi pierwsza zaleta. Są naprawdę lekkie. Oryginalne lowridery ważą niecałe 100 gram. Te sobie zważymy do pełnej recenzji. Natomiast jak widzicie, mają ruchome nauszniki. Łamią się też w tym miejscu i łamią się tutaj na pałąku. Jeśli chodzi o wrażenia, no mam wrażenie, że trzymam w rękach kawałek niskiej jakości plastiku. O, górny nie robi wrażenia mocnego. Po bokach mamy świecące i to jeszcze takie brokatowane elementy. Mamy regulację głośności. Zobaczcie, bardzo cienkie plastikowe prowadnice. Przy okazji to wszystko mega lata. Nie wiem nawet, czy jakbym mocniej szarpnął, to czy nie wyleci z tego. Rozregulować możemy je sobie bardzo, bardzo mocno.
O, już słyszałem jakieś skrzypnięcie plastiku, tak więc drugi raz tego nie będę robił. No i zobaczcie, plastikowe elementy, wszystkie przeguły plastikowe, oznaczenie lewa, prawa i kolejne plastikowe elementy udające aluminium, logo Wacosa, zamiast słynnej czaszki i kabelek cieniutki, około 1,80 m. Wtyk, z tego co widzę, jest pozłacany, a nie platynowany, czy cokolwiek tam było napisane na opakowaniu. Mniejsza z tym, może po prostu się nie znam. Producent na pewno wie, co pisze na opakowaniu. No i mamy mikrofon. Mikrofon, który też jest plastikowy, moi drodzy, nawet tutaj ten otworek jest plastikowy i mamy pokrętło. Tak, mamy pokrętło dwustronne, bardzo fajne. Jeszcze nauszniki. Gąbka dość twarda, mało tego jest, nie wygląda to dobrze. No to już zobaczymy, jak wypadną w testach. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć.